Thank you.
wtedy zastępstwem tej rozmowy stało się jego pojednanie z Bogiem i wyznanie wiary. I powrót na szlak znaczonej drogi domu rodzinnym, katolickim domu, parafialnym kościele, biskupi mylisów zagrodowych, trzech dni, aby teraz w tyłku życia na nią powrócić. I nie dla konjunktury, i nie dla efektownego gestu, i nie po to, aby zaskoczyć, aby zadziwić. Oczywiście dla dziennikarza jest to materia bardzo miła. Wręcz zbulwersować. Uczynił to, mam prawo tak sądzić. Sposób odpowiedzialny z potrzeby sumienia serca i pragnienia powrotu do źródeł życia. Powrotu na szlak drogi, którą idą przez wieki polskie pokolenia. Drogi, która buduje polską pozostałość, to w niej Polska trwa. Drogi z Chrystusem i drogi z jego Kościoła. Kochał rodzinę, Pana, ale tego świata jest wymagany. Czekał na wnuki, chociaż jeszcze na ślubu daleko. Ale miał jedni mu byli dziwi. I ten przeszły dzień, czy ta przyszła Stanowa, to przeszedł ten dzień, ale nie zna polskiego, ja mogę powiedzieć. I mówi, to wolałbym, powiem dwa razy, artystą w studiu na Paryżu, a drugie w Madrycie, żeby był malarzem, ale pokoju. To ta moja córka miała pierwszy Julii, prawda to? No. I dlatego w dniu pożegnania w drodze rozbrzmiewa Jezusowa przypowieść o zagubionej owcy. Zagubionej owcy z Łukaszowej Ewangelii. I radości z niej odnalezienia. W niej odnalezienia. Cieszcie się z tego, co poznawało sobie owcę, która zginęła, odpowie ewangelista Łukasz. Tata z Józef trzeciej śmierci przyjął sakrament namaszczenia do. A przez sakrament dopełnia rozpoczęte przez chrzest dzieło naszego upodobnienia się do misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Anioł śmierci przeprowadzi go do życia wiecznego, do wieczności. Bracia i siostry, godzinnie pożegnania. Świętej pamięci z rekolekcji chyba powtarza za Jezusem Chrystusem. Przywożąc serce wasze. Wierzycie w Boga i będę wierzył. Bo Ojca jest nieszczęśliwy. I modlimy się z wiarą o Boże miłosierdzie dla naszego brata Józefa, który bardzo zmiennymi drogami szedł ze źródła życia do Chrystusa, który jest zmartwychwstaniem życia. Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. I pamiętaj, na słowa Pan Boga, że w życiu i śmierci namierzymy do Pana. Tak. Tylko